Magdalena Pecka, dobry wieczór. Zapraszam na prognozę pogody. Rozpoczęła się jesień i trochę tych akcentów jesiennych będzie, bo w nocy mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Z kolei jutro znajdziemy się pomiędzy wyżem a niżem, a bliskość tych dwóch ośrodków barycznych sprawi, że powieje porywisty wiatr. On obniżać będzie nam temperaturę odczuwalną. Chwilowo zacznie napływać do nas nieco chłodniejsze powietrze. Jutro na termometrach od 12 do maksymalnie 18 stopni. Opady deszczu mogą pojawić się na Warmii, Mazurach, Mazowszu i na Podlasiu. Na pozostałym obszarze pogodne niebo i słońce. Przejdźmy do map dla Dolnego Śląska. W nocy uważajmy na silniejsze porywy wiatru, a na termometrach zobaczymy od 9 stopni w Kłodzku do 11 stopni w Legnicy i we Wrocławiu mogą pojawić się słabe i przelotne opady. Poranek już bez opadów, z nieco większym zachmurzeniem, a w drugiej części dnia temperatura maksymalna nie przekroczy 17 stopni, lecz opadów deszczu już nie musimy się obawiać. Mamy szansę również na niewielkie przejaśnienia. Ciśnienie będzie powoli rosło i w południe wyniesie 1001 hektopaskali. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Chwilami może być porwisty. Biometr obojętny. Warunki drogowe będą dobre. To była pogoda na piątek. Z kolei w sobotę i w niedzielę temperatura wzrośnie do nawet 23 stopni. Pojawi się słońce. Na dziś to wszystkie informacje pogodowe. Udanego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.